dobry. Słowo Boże przeznaczone na dzisiaj jest zapisane w psalmie 48, w 9 wierszu oraz liście apostoła Pawła do Efezjan w 2 rozdziale, 22 wierszu. Brzmi następująco. Cośmy usłyszeli, tośmy zobaczyli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego. Bóg je utwierdzi na wieki. W Panu i wy zostaliście włączeni we wspólne budowanie, by w duchu stać się mieszkaniem Boga. Moi drodzy, prawdziwy mężczyzna, podobno, żeby był spełniony w życiu, musi zrealizować trzy podstawowe rzeczy albo czynności. Pierwsza to spłodzić syna, druga to wybudować dom, a trzecia to zasadzić drzewo. I kiedy tak pomyślę sobie o swojej osobie w tym kontekście, to chyba najlepiej wyszło mi sadzenie drzew, bo jest ich kilka, może nawet kilkanaście. Wybudować domu nie miałem nigdy zamiaru i chyba to się nie zmieni. I jestem szczęśliwym ojcem córki. I jakoś na tego syna chyba za bardzo widoków nie będzie. Natomiast o spełnieniu są także te dzisiejsze teksty. Pierwszy i też związany z mieszkaniem, z budowaniem niejako. Pierwszy tekst biblijny z Księgi Psalmów mówi o tym, żeśmy zobaczyli miasto Pana Boga naszego. I my w Piśmie Świętym, w Biblii, szczególnie w objawieniu Janowym, mamy taki delikatny, subtelny wgląd w to Boże miasto, w tą Bożą rzeczywistość zbawienia. W Ewangeliach, szczególnie w Ewangelii Jana, także znajdziemy słowa Jezusa o tym, że miejsca dla nas i mieszkania dla nas w Bożym mieście, w Bożym Królestwie są przygotowane, więc możemy czuć się bezpieczni. Więc jeden aspekt to jest ta rzeczywistość Bożego domu, Bożego miejsca, gdzie będziemy mieli pełne prawo żyć, mieszkać, funkcjonować w Bożej bliskości, w rzeczywistości zbawienia. I to jest to budowanie przez Boga, Jego miłością. A drugi aspekt tego tekstu dotyczy Pawłowego listu do Efezjan, gdzie zostaliśmy włączeni we wspólne budowanie, by w duchu stać się mieszkaniem Boga. Czyli to jest coś więcej, wydaje się. To nie jest już tylko oczekiwanie na to, co wybudowane będzie przez Boga i gdzie będziemy mieszkańcami tej rzeczywistości i pełnoprawnymi obywatelami, ale chodzi o to, że my mamy się budować, że to jest wspólne budowanie, że Duch Święty w nas buduje, a my jesteśmy tym placem budowy, każda i każdy z nas. Mamy w duchu stać się mieszkaniem Boga. I teraz jak rozumieć to stawanie się mieszkaniem Boga? Ja myślę, że służy temu także codziennik biblijny, gdzie każdego dnia inna osoba objaśnia teksty biblijne na właśnie konkretny dzień. W ten sposób możemy poznawać Boże Słowo i w ten sposób możemy budować naszą wiarę, naszą religijną tożsamość i naszą pobożność. To jest coś wielkiego i coś wspaniałego. Także codzienna lektura Pisma Świętego, codzienna modlitwa, niedzielne nabożeństwo, lekcja religii, szkółka niedzielna, wszystkie te formy pobożności indywidualnej czy wspólnotowej, grupowej, powodują, że wskutek słuchania Bożego Słowa rodzi się nasza wiara i budujemy się w duchu, w dom budowy. Jesteśmy tym placem budowy dla Pana Boga, a zwieńczenie tej budowy nastąpi w Bożym Królestwie. I to jest coś wielkiego i coś pięknego i wspaniałego zarazem. I nie trzeba tu spełniać chociażby tych trzech podstawowych warunków, o których mówiłem na początku. Ważne, żeby budować się w Duchu Świętym, budować się w Panu Bogu, z radością wyznawać Jezusa Chrystusa. Tego z całego serca gorąco wam i sobie życzę, żebyśmy byli placem budowy, gdzie nie ma przestojów, gdzie materiał dociera na czas, gdzie mury rosną, gdzie wszystko idzie zgodnie z planem i czekamy na wielkie otwarcie tego obiektu w Bożym Królestwie. Niech nam Pan Bóg w tym błogosławi. Niech nam Pan Bóg błogosławi w tym, żebyśmy jako ten plac budowy przede wszystkim nie stali się budowlaną katastrofą, a czerpali jak najwięcej od naszego Mistrza i od naszego Nauczyciela, Jezusa Chrystusa, Jego gorąco i intensywnie wyznając. Dobrego, błogosławionego dnia.